Witam Was bardzo serdecznie na kanale Emil Tarot. Tym razem jestem szczęśliwa, że mogę Was, kochane baranki, gościć na moim kanale. No, wyszło tak, że jesteście przedostatnim znakiem, który nagrywam na miesiąc lipiec. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tym bardziej bardzo się cieszę, że wreszcie mogłam do Was dotrzeć. Oczywiście to czytanie jest na miłość i na pracę. Tutaj jest praca w tych kartach, a tutaj jest miłość przedstawiona. To dla osób, które pierwszy raz oglądają ten, u mnie te czytania. Potem sobie będę karty jeszcze tasowała na te wszystkie sytuacje po jednej karcie, więc zobaczymy, co tutaj się ułoży. Jak widzicie, tutaj mam nową talię kart. Zupełnie to jest inny obraz. Słuchajcie, w odwrocie wyszła wieża. Ona normalnie wygląda tak. Zobaczcie. Jest niesamowita. No niestety wyszła w odwrocie i tak ją po prostu w trakcie tasowania spadła mi na podłogę i się obróciła. To jest sprawiedliwość. Tutaj nie widać jej dobrze, tu Wam pokażę. Zobaczcie. Oczy zasłonięte. Ktoś tutaj popada w jakiś, nie wiem, walka o sprawiedliwość, tak się nasuwa. Tutaj w odwrocie ta wieża, no dobrze nie wróży, wiecie, no strasznie mi przykro, no ale tak wyszło właśnie na pracę. W odwrocie wieża mówi o stratach materialnych, jakieś rzeczy, pieniądze, może to jakaś, no nie wiem właśnie o co to będzie chodziło, w każdym razie coś ulegnie zniszczeniu. Może się na przykład zepsuć samochód i niespodziewanie całkiem, prawda? I bo to jest wieża, więc nagle coś się burzy. Więc nie dasz rady załatwić jakiejś ważnej sprawy. Czas ci ucieknie, sytuacja. No wiadomo, jeżeli jesteś umówiony czy umówiona na jakąś godzinę, no więc no nie będziesz mogła załatwić niczego. Ta karta również mówi o zwolnieniu z pracy, na przykład to o jakimś bankructwie, braku pieniędzy ogólnie. Także no nie lubię takich wróżb, takich czytań, ale no kurde, no tak, no właśnie tak wyszło. Może nie do każdego z Was to czytanie. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście z nie każdą osobą będzie rezonowało, prawda? Słuchajcie, no tu jest sprawiedliwość. Ona mówi o tym, byś... A może... No tak mi właśnie przyszło do głowy, może podpiszesz coś. Bo właśnie tutaj ta karta mówi, byś uważał, czy uważała na podpisywanie jakichś dokumentów, że może być jakiś hak, o. I podpiszesz coś i coś zrujnuje ci, coś, jakąś, no nie wiem, zwolnią cię z tej pracy, bo jakieś straty przyniesie ten twój podpis z jakiegoś dokumentu. Może tak być, prawda? Uważaj, bardzo cię proszę, uważaj na to, co podpisujesz. Karty, pamiętajcie, one pokazują jakąś sytuację, niekoniecznie ona może się zdarzyć, możesz uchronić się od tego tak samo, prawda? Więc chyba lepiej jak ostrzegają, niż żeby po prostu popaść w jakiś problem, zmianę jakiejś pracy, no nie wiem, no coś tu się niedobrego właśnie dzieje, właśnie tak to widzę.
Może być na przykład jakaś urzędowa kontrola i okaże się, że masz jakiś coś wyniknie z papierów, że no, że mogą cię zwolnić, że możesz mieć jakiś problem. Albo przed urzędową jakąś kontrolą chcesz coś załatwić w papierach, pojechać gdzieś, a tu nagle ci się samochód zepsuje. No kurczę, no jest tyle sytuacji, o których można powiedzieć. Także w lipcu proszę cię, miej się na baczności przed takimi sytuacjami. Zobaczymy właśnie, dlaczego takie karty u ciebie wyszły. O kurczę, no i wyszło. Czwórka mieczy, a w energii ogólnie wyszła paś denarów. To jest takie niezdecydowanie, wiecie, to jest takie, czy podjąć jakąś na przykład nową pracę. Tutaj wam zostawię, widać? Ok. No więc tutaj, słuchaj, no tutaj jest osoba, która odpoczywa po jakimś złym wydarzeniu. Jest jakby, nie wiem, po jakichś ciężkich przejściach. Więc jeżeli tutaj były przedstawione te sytuacje, które cię wykończyły psychicznie, chcesz odpocząć. Może zostałeś, czy zostałaś zwolniona z pracy. Może potrzebny jest ci jakiś, może zostałeś, może, albo to będzie urlop? Wakacje są przecież. Powinnaś, czy powinieneś odpocząć od negatywnych emocji, tak? Więc ta karta mówi, byś odpoczął, odpoczęła. Byś, no, myślę, że powinniście wsłuchać się w swoją intuicję. O. Podczas tego odpoczynku. Nie wiem, także słuchajcie, może to być również choroba i jesteś na zwolnieniu. No ale też może być wypowiedzenie z pracy. Więc słuchajcie, no, no ciężko. No, ale paś denarów to jest energia tego miesiąca, tak? Lipca. Więc ona mówi o tym, że stanęliście na... Macie szansę odmienić swoje życie. Wiecie, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie warto płakać nad rozlanym mlekiem, tak jak to się często mówi. Więc uważam, że... Jeżeli powinniście ogólnie, osoby, które naprawdę rezonuje to czytanie i tak myśli, co zrobić i tak dalej, pomyśleć nad nową pracą, może nad jakimś nowym projektem, który przyniesie ci jakieś pieniążki, tak? Oddanie się jakiejś nowej pasji. Możesz otworzyć swoją działalność jakąś, tak, że no, słuchaj, no, drzwi ku nowemu chyba się otworzą w lipcu, jeżeli faktycznie tutaj się coś źle zadziało w pracy, w jakiej ty teraz jesteś. Rzeczywiście zostałeś zwolniony czy zwolniona, przecież, no ja mówię o takiej sytuacji, pewnie, że są różne inne, ale tutaj właśnie taka mi się nasuwa, więc tu warto pomyśleć o czymś nowym właśnie. Nawet sam, czy sama możesz odejść z pracy, gdzie się nie czujesz, gdzie widzisz, że wszystko się sypie na głowę. Jakiś chaos tam jest, no różnie, prawda? Zobaczymy, jaka będzie rada od kart dla was.
na miesiąc lipiec, zobaczcie, sprawiedliwość. Sprawiedliwość. To jest z innej talii kart. Tutaj wygląda tak. Zobaczcie. Jest ta waga. I tutaj również. Karta mówi, byś sprawiedliwie osądził, czy osądziła sytuację, w jakiej się znalazłeś, tak? Ta karta zupełnie nie lubi, jak się harmonia, jak harmonia jest zakłócona. Więc pomyśl, co się stało, jak to się stało, co się wydarzyło i co powinieneś, czy powinnaś zrobić na tą sytuację. Na pewno do ciebie należy decyzja. Karty ci podpowiedziały już tak naprawdę, co zrobić. Ok? To tyle na temat pracy. Jeżeli chodzi o miłość, słuchajcie, tutaj jest sąd ostateczny. Też wam bliżej dam, bo to jest zupełnie... Dziewczyna przytula... Nie wiem, to jest córka. A tam... bardzo niezdrowe sytuacje, prawda? A tutaj koło fortuny. I to jest wszystko na miłość. Słuchajcie, tutaj coś się stanie z przeznaczenia. No sąd ostateczny, słuchaj, tutaj mówi, obudź się, zmień swoje życie. Nie wiem, jakiej jesteś sytuacji. Jeżeli jesteś w relacji, gdzie nic się nie układa, powinieneś czy powinnaś odejść, tak? To jest jakby... To, co się źle dzieje, obróć się w taki sposób, że będzie dobrze, lepiej. Na pewno koło fortuny mówi o tym, że coś nowego wkroczy w wasze życie. A tutaj z kolei, jeżeli jesteś w związku takim, gdzie chcesz coś naprawiać, więc oczywiście możesz to robić, ale w taki sposób, to co zrobisz w lipcu, będzie miało wpływ na przyszłość, tak? Sytuacje, jakie będziesz w lipcu, one właściwie są już z góry jakby gdzieś zapisane i po prostu one się wydarzą. Nie możesz nic z tym zrobić. To jest jakby przeznaczenie. Naprawdę. To jest niesamowite, jak te karty pokazują. Możesz poznać przyszłego partnera na przykład. To jest zupełnie przełomowy okres dla osoby na przykład samotnej. I na przykład już wtedy tworzyć później kiedyś jakąś rodzinę. Spotkasz go z przeznaczenia. Nawet w tłumie ludzi naprawdę nie będziesz nawet w stanie tego przewidzieć. Musisz się temu poddać, bo to jest po prostu przeznaczenie. To jest koło fortuny i koniec. A sąd ostateczny również mówi o przeznaczeniu. Masz nad sobą pieczę. Wszystko to, co zrobisz, będzie dla ciebie dobre. Intuicja cię na pewno dobrze poprowadzi. Zobaczymy, co te karty jeszcze dla ciebie mają. Co one chcą wam jeszcze powiedzieć? Okej, kurczę, no zobaczcie. Siódemka mieczy, a pod spodem dziesiątka kielichów, tak. Dziesiątka kielichów, tu wam położę. I co? No, wiecie, no, siódemka mieczy. Ona mówi o sobie, która oszukuje, wycofuje się, ucieka. Zobaczcie, jak tu ucieka. Coś narozrabiała ta osoba i zwiewa. Zwiewa przed konsekwencjami, tak? Więc no nie wiem, czy to jesteś ty, czy twój partner, czy ty, o jaką sytuację tutaj chodzi. Jakąś w rodzinie, prawda?
Więc to jest. Jeżeli pytasz o jakąś osobę, to na pewno nie możesz ufać tej osobie, o którą pytasz. To jest osoba, która oszukuje. To jest osoba, która no, może ma jakieś po prostu jakieś relacje na boku, że tak powiem. To jest energia miesiąca, ta dziesiątka kielichów, więc ona mówi, właśnie zależy kto pyta, bo jeżeli pytasz, czy na przykład jesteś kobietą i pytasz o mężczyznę, czy on odejdzie od tej żony dla mnie, to karta mówi, że nie, żebyś nie traciła czasu. Jeżeli czy ta osoba, na przykład ktoś inny może pytać, czy będzie chciała założyć ze mną rodzinę. To właściwie to pokazuje, ta karta pokazuje, że myśli o takiej sytuacji, ale to nie oznacza, że to się wydarzy, tak? Taki związek muszą chcieć stworzyć dwie osoby, że jedna z nich chce, a druga nie jest pewna, to już na pewno nic z tego nie wyniknie. Tutaj ewidentnie wiesz, że tu jest jakieś oszustwo. Ja bym powiedziała, że tutaj jest małżeństwo, gdzie ktoś oszukuje. I następuje rozstanie. I to jest właśnie z przeznaczenia. To się po prostu miało wydarzyć. Oczywiście nie z wszystkimi te karty będą rezonować, prawda? No nie z wszystkimi, to jest niemożliwe. Ale no. No dobra, zobaczymy jaka jest rada od karty. Giermek czy paść mieczy. No powiedziałabym, że tutaj będzie kłótnia. Usłyszycie jakieś słowa krytyki. Warto je posłuchać. Bo oczywiście nikt nie jest super fajny i tak dalej. I tutaj widzę, że będzie rozmowa i bardzo może być ostro, wiecie? Ostro może być. Bo właśnie ten paź mieczy mówi o tym, by jednak wysłuchać słowa krytyki. To będą cenne wskazówki dla ciebie. No bardzo mi przykro, ale tak te karty dzisiaj wyszły na miesiąc lipiec. Mam nadzieję, że nie z każdą osobą, a właściwie z nikim nie będą rezonowały. No ale no tak wyszło. Zobaczymy, co aniołki mają wam do powiedzenia na miesiąc lipiec 2021 dla baranków. Proszę o jedną kartę. I właśnie wyskoczyła. W przeciągu kilku tygodni. Proszę, w przeciągu kilku tygodni, pewnie ta sytuacja się wyklaruje, tak czuję, ale nie macie wyjścia, jak nie posłuchać. Ja już widzę te lajki, znaczy te łapki w dół, raczej nie do góry, bo to czytanie jest po prostu masakra. Ale może lepiej się rozstać, niż się męczyć całe życie. Nie ma tego złego. Może już czytam. Momencik. No kurczę, uciekło mi.
Okej, mam. W przeciągu kilku tygodni. To, o co pytasz, wydarzy się w tym miesiącu albo krótko po jego zakończeniu. Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona. No proszę. Więc to, o co pytasz, czyli w sytuacjach, gdzie, no, czyli mówimy o miesiącu lipcu, czyli to, o co pytasz, wydarzy się w tym miesiącu albo krótko po jego zakończeniu, czyli w lipiec, na początku sierpnia. Te wszystkie sytuacje, o jakie pytacie, właściwie będą, będziecie już wiedzieć, na czym stoicie. Tak myślę. Okej, to wszystko z mojej strony, kochani. Bardzo mi przykro, że takie czytanko wyszło, no ale no... No co zrobić? Trzymajcie się, odpoczywajcie w wakacje. Myślę, że intuicja, wasz wewnętrzny głos powie, co robić. Ja wam życzę jak najlepiej. No więc do następnego razu i mimo wszystko bardzo proszę o lajki, komentarze i subskrypcje. Pa!